No to wczoraj było jabłkowo mocno. Trzeba o tym sobie trochę porozmawiać. Słuchajcie, konferencja fajna, szybka, zwięzła, wszystko ściśnięte, tak można by powiedzieć, maksymalnie, czyli w godzinkę się uwinęli, bez zbędnego pierdolenia. Ja postaram się zrobić też tak to w miarę szybko, pewnie nie w godzinkę, a w 5 minut, ale po kolei. Na początku było coś o tych kartach jabłkowych, niedostępne w Polsce, także pomijam. Kolejna rzecz, słuchajcie, amazingowa, to jest fioletowy, purpurowy, nowy kolor iPhone'a, to też pominę, bo jakaś kolorystyka na mnie tak aż bardzo nie działa, ale w końcu pojawiają się AirTagi, czyli coś, o czym się słyszy już, nie wiem, od 2 lat, w tych wszystkich przeciekach. Tak mnie te przecieki, powiem wam, drażnią jabłkowe, że chyba nic mnie tak nie drażni w tym całym środowisku technologicznym, jak te przecieki i to podniecanie się co 5 minut czymś nowym. Ale w końcu są AirTagi. I teraz tak, co to są te AirTagi? Mają to być urządzenia, które będą pozwalały na lokalizowanie samych siebie, ale skoro je przypniemy, nie wiem, do plecaka, do wózka, do roweru, do czegokolwiek, będą one mogły lokalizować właśnie te przedmioty, do których są przypięte. Urządzenie malutkie, ono obsługuje NFC, ono obsługuje Bluetooth, zasilane jest baterią, na tej baterii ma działać przez rok. Sama cena polska 159 zł za sztukę, są w takich kompletach po 4 sztuki za 549 dostępne i oprócz tego musimy do tego dokupić jakiś uchwyt, żeby to urządzenie do czegoś przyczepić, tak więc uchwyty też w cenach jakichś arcy skomplikowanych. Ale do sedna, jak to ma działać, bo to jest dość ciekawa technologia i słuchajcie, miałem już możliwość używania takich urządzeń, ale nie było do tego infrastruktury potrzebnej do wykrywania tego urządzenia. Pierwsza opcja to pole bliskiego zasięgu, czyli wszyscy użytkownicy iPhone'ów 11 i 12 będą mogli lokalizować za pośrednictwem swoich telefonów, gdzie się to urządzenie znajduje, wręcz wyczuwać, tak jak to w filmach pokazują, że gdzie się znajduje, czy jesteśmy daleko, czy jesteśmy blisko, czy mamy iść w prawo, czy mamy iść w lewo. Ale druga taka opcja, bardziej istotna, wygląda w ten sposób, że ten AirTag na przykład pozostawiony gdzieś razem z naszym dobytkiem, powiedzmy, nie wiem, w sklepie, na lotnisku, w szkole, gdziekolwiek, ma możliwość komunikowania się ze wszystkimi urządzeniami firmy Apple, jakie są w jego okolicy i obsługują Bluetooth. Kiedy my użyjemy lokalizatora, po angielsku Find My, to się nazywa, u nas się to nazywa lokalizator, i oznaczymy, że to szukamy tego AirTaga, czy tego przedmiotu, do którego on jest przyczepiony, wtedy powiedzmy, że my siedzimy w domu, zostawiliśmy torbę gdzieś w mieście. No to w tym momencie, jeżeli ktoś jest w okolicy tego urządzenia, odbierze jego sygnał, następuje lokalizacja telefonu tej osoby, to jest zupełnie zanonimizowane, to jest tylko przepływ samych danych, nie lokalizuje się osób ani telefonów tych osób, tylko na podstawie współrzędnych geograficznych, które ma to urządzenie, które odebrało sygnał z tego AirTaga, my dostaniemy informację, w którym mniej więcej obszarze to nasze zgubione urządzenie się znajduje. Ma to teraz sens z tego względu, że jak wiecie, urządzeń firmy Apple jest dość sporo i każde takie urządzenie będzie mogło być takim, no można by powiedzieć, radarem, taką komórką, która będzie w swojej okolicy wyszukiwała te wszystkie AirTagi, niezależne czy są one nasze, czy są kogoś innego. Wszystko to będzie przez iClouda się spinało, tak więc my będziemy mogli w prosty sposób te zagubione rzeczy odnaleźć. Oprócz tego ma być ten system otwarty też dla innych producentów, czyli na przykład, nie wiem, producenci rowerów będą mogli zaszywać w swoich urządzeniach, producenci, nie wiem, torebek, no wszystkiego w zasadzie będą mogli takie urządzenia już na pokładzie swoich sprzedawanych przez siebie produkowanych przedmiotów zaszywać i to będzie również otwarte na te urządzenia, ten system. Także to jest fajne, to będę chciał przetestować, zamawiać można w piątek i 30 kwietnia ma się to pojawiać. Tak więc chyba zamówię, żeby przetestować. Potem było trochę informacji Apple TV Plus, czyli o tych produkcjach filmowych, które się pojawiają, że będzie nowa seria Teda Lasso. Polecam, oglądałem pierwszą, miło się to oglądało, druga jest mile widziana. Kolejna rzecz nowa, słuchajcie, Apple TV. Znowu na tej konferencji było dużo nowych rzeczy i wszystko ściśnięte w tą godzinkę. Pojawia się Apple TV i znowu
Tutaj trochę jest problem z nazewnictwem, bo Apple TV Plus jest usługą, a Apple TV jest skrzynką, fizyczną skrzynką, którą podłączamy do telewizora i z tego telewizora robimy sobie urządzenie Smart TV oparte o system właśnie firmy Apple. I teraz tak, co tam wmontowali do niego? Nowy procesor A12. No nie jest może on najnowszy, ja liczyłem, że jak już robią teraz, to wrzucą A14, czyli ten, który w aktualnej linii iPhone'ów się znajduje, tam dostajemy A12, czyli sprzed 2 lat, czyli z iPhone'a XS'a. Przypominam, że w tym, który teraz mamy, mamy A8 z 2015, on działa, nie ma z nim najmniejszego problemu, jeśli chodzi o takie konsumowanie treści wideo, jak najbardziej działa i funkcjonuje. Najważniejsza rzecz w przypadku tego Apple TV, nowy pilot. Ten, który jest przy aktualnie obowiązującym modelu, no powiem szczerze, że katastrofa. Jest to dla mnie jedno z najgorzej zaprojektowanych i najgorzej działających urządzeń firmy Apple, jakie kiedykolwiek pojawiło się na rynku. Może oprócz jeszcze gównianej klawiatury, która się rozpadała, ale to już mamy ze sobą i teraz pilota od Apple TV też już mamy za sobą. I co ciekawe, stare Apple TV zostaje w ofercie, będzie można je kupić, ale będą sprzedawane z tymi nowymi pilotami. Ciekaw jestem, czy będzie można kupić samego pilota i sparować go ze swoim starym Apple TV, no bo on jeszcze nadal będzie użyteczny, a z nowym pilotem będzie bardziej użyteczny. Co się tam ma dziać? Przede wszystkim HDR i High Frame Rate. Nie powiedzieli, ile dokładnie będzie wyglądał ten High Frame Rate, czy to będzie 120 Hz, czy jakaś inna wartość, ale ma być HDR z tym szybkim odświeżaniem. Kolejna rzecz to ma być Dolby Vision, które będziemy mogli sobie jeszcze dodatkowo skalibrować przy pomocy iPhone'a, czyli możemy sobie profil kolorów naszego telewizora odpowiednio tak dostosować za pośrednictwem czujnika, czyli pewnie aparatu z iPhone'a, żeby on był jak najbardziej zoptymalizowany pod to, żeby wyświetlał jak najlepszą paletę kolorów. To jest fajna rzecz. Czekam na tego nowego pilota, wygląda fajnie, w końcu już się nie będzie, mam nadzieję, myliła, gdzie jest góra, gdzie jest dół, jest taki fajny, kontrastowy, przede wszystkim jest dotykowy. Ja mam jeszcze najstarszą wersję Apple TV, tam jest ten stary, srebrny pilot i on, powiem szczerze, funkcjonuje bardzo fajnie. W nowym, no tak jak powiedziałem, on jest zupełnie do dupy, ale mam nadzieję, że w tym najnowszym będzie to wyglądało lepiej i będzie to działało dobrze. Wydaje mi się, nie szukałem tak wstępnie, ale będzie również ten nowy Apple TV obsługiwał nowy protokół Thread, który będzie wykorzystywany do sterowania urządzeń inteligentnego domu w systemie Apple HomeKit. Tak więc to też fajne, że oprócz teraz te głośniki małe, które to obsługują, to będzie również obsługiwał nowy Apple TV. I jeszcze taka ciekawostka, że ten nowy Apple TV, jak zakupicie, to dostaniecie rok gratis Apple TV Plus. Na razie on dla wszystkich chyba jest cały czas za darmo, bo ja go cały czas posiadam, a nie wykupywałem żadnej usługi, no ale to jest taki dodatkowy bonus. Ceny 32-gigowy 899 i 64-gigowy 999. Też będę chciał się nad tym pochylić. Kolejna rzecz, wchodzi nowy iMac i tu jest rozczarowanie duże, bo wiele osób czekało na nowy procesor, czyli Apple M1X, bardziej wydajny, z większą ilością rdzeni, ale się nie doczekali, niestety, tak więc, no ale wchodzą nowe iMaki. Urządzenie fajne, urządzenie ciekawe, urządzenie designerskie, 7 różnych kolorów, ale ja wiem, czy ono ma sens. Dla mnie, z mojego punktu widzenia, może nie. Ale dla osób, którym 24 cale pozwalają na wygodną pracę, jak najbardziej tak. Ja zdecydowałem się u siebie permanentnie na Maca Mini. Jak wiecie, mam już z procesorem M1 Maca Mini, który pozamiatał na rynku, jeśli chodzi o wydajność, energooszczędność, długość pracy na baterii, bo również w MacBooku mam Apple M1. I tam mogę podłączyć rozmiar monitora dowolny. Ja w swoim przypadku używam 43-calowego monitora i na 24 bym się nie przesiadł. I teraz tak, co tam się będzie działo? No oczywiście ma być wysokiej jakości ekran, oczywiście ma być w końcu pojawia się kamera Full HD, nie 720p, tylko 1080p.
Fantastycznie. Szkoda, że nie 4K, bo już bym liczył na 4K. Ma być zintegrowany system mikrofonów, żeby można było wygodnie prowadzić telekonferencje. Wiadomo, że teraz jest to standard, praca zdalna i tak dalej. Ma być fantastyczny system głośnikowy tam wbudowany, który ma nam gwarantować odczucia dźwięku przestrzennego. Ogólnie wygląda to bardzo ciekawie. To są takie rendery i prezentacyjne odczucia, ale mam nadzieję, że jak tak w rzeczywistości się spotkam z tym urządzeniem, to również będzie ono mi się podobało. Tak jak powiedziałem, Apple M1 24 cale, szkoda, że dalej jesteśmy uwiązani tylko z 16 gigami RAMu. Liczyłem, że może tu się coś chociaż zmieni, ale się niestety nie zmieniło. Kolejna sprawa z tym systemem, dwie ceny i te ceny będą dość wygórowane. Ten podstawowy, bazowy, można by powiedzieć, będzie kosztował 6799 i on będzie takim odpowiednikiem MacBooka Era z tego względu, że będzie miał tylko dwa wyjścia, jeśli chodzi o peryferia, czyli dwa Thunderbolty 3 chyba. Tak, dwa Thunderbolty tam będą zainstalowane. Dopiero ten można by powiedzieć średniocenowy model za 7899 będzie miał już dwa USB, dwa Thunderbolty, będzie miał specjalny zasilacz z wejściem na Ethernet, jeżeli ktoś się chce podłączyć kablem do sieci, zawsze to sugeruję, jak jest taka możliwość, że się podłączać kablem, to jest to w też fajny sposób zrobione, że w zasilaczu mamy gniazdko ethernetowe, a jednym kablem magnetycznym podłączamy się do tego komputera. Jak ktoś nam by pociągnął, nie daj Bóg, za ten kabel, to przynajmniej nam tego urządzenia ze stołu nie zmiecie. Tak jak powiedziałem, Apple M1 znowu wykorzystany. Dziwi mnie trochę, bo zastosowane tam zostały dodatkowe wentylatory, które mają chłodzić ten procesor. Nie wiem po co, bo tam będzie dość dużo aluminium. Skoro MacBook Air daje sobie radę bez dodatkowego wentylatora, to nie wiem na co w tym komputerze ten wentylator. Chyba tylko po to, żeby się zapychały. Aczkolwiek w Macu Mini też jest wentylator do chłodzenia i on, powiem szczerze, no nie ma zbyt dużo roboty, wręcz no mnie się nie włączył nigdy, nawet raz. Tak więc no tutaj mam nadzieję, że będą te wentylatory zainstalowane, ale raczej nie będą one hałaśliwe, tak więc duży plus, że to urządzenie będzie ciche. Czy się Wam podoba? No to napiszcie w komentarzu, jestem ciekaw. Mnie jak na razie tak z tego, co oglądałem na prezentacji, no to nawet przypadło to do gustu. Nie ma niestety koloru czarnego, który mnie by się podobał najbardziej, ale tak jak powiedziałem, ja ze względu na to, że potrzebuję co najmniej 40 cali, no to tego urządzenia na pewno nie będę do siebie pod strzechę brał. Może chyba, że tylko testowo. Kolejna rzecz, iPad Pro. Słuchajcie, znowu M1 się pojawia. Wszyscy liczyli na ten M1X, że to będzie już przepetarda, szybszy, no ale jest iPad Pro i w iPadzie Pro znowu nowa technologia się pojawia i to w tym iPadzie Pro większym, bo w podstawowym rozmiarze w 11 będzie Retina Display, a w tym będzie Retina XDR, czyli podświetlane mini LED. Nie mylić z mikroLEDem, bo to jest zupełnie inna technologia niż mini LED. Tam zastosowali 10 tysięcy diodek, które będą pogrupowane w 256 obszarów i te obszary będą podświetlały dane miejsce matrycy, tak żeby uzyskać jak największy kontrast. No i ceny są dość srogie, bo taki najbardziej wypasiony ten iPad Pro z procesorem M1, z 16 gigami RAMu, z 2 terabajtami dysku na dane, ma kosztować tam w granicach 12 tysięcy i to jeszcze jest wszystko bez klawiatury, dlatego by trzeba za 1600 klawiaturę dokupić. Trochę mnie dziwi, że żeśmy poszli tutaj w M1 do iPadów. Myślałem, że ta linia procesorów AMD zostanie do Maców, a w urządzeniach tych bardziej mobilnych będziemy mieli cały czas procesory z serii A. A tutaj taka niespodzianka, mamy już iPada, który jest z M1. Ceny tych iPadów, co ważne jeszcze, taka nowość w tych iPadach, i jest złącze USB, ale teraz to złącze USB jest zaszytym Thunderboltem, tak więc do takiego iPada Pro możemy sobie podłączyć monitor na przykład 6K XDR plus inne bardziej wydajne rozszerzenia, tak więc to jest duży plus i faktycznie dla osób, które są do tego iPada przywiązane, to jest, no pewnie będzie duży wzrost mocy. Miał się pojawić nowy Apple Pencil, się nie pojawił, bo też były różnego rodzaju
no wiecie, ploteczki na ten temat, no ale ta ploteczka się akurat nie potwierdziła. Czyli ten mały iPad, podstawowa wersja 11.3.899, 12.9 z tym nowym wyświetlaczem, 5499, ale tak jak mówię, można go rozbujać aż do prawie 12 tysięcy. Również zauważyłem, że do Maca Mini można sobie 10 gigabit Ethernet teraz zamawiać, czyli nowym Mac Mini z M1, ale można sobie już szybszy kontroler sieci Ethernet montować, tak więc to jest też dobra sprawa. Czego nie było? No to tak jak już powiedziałem wam, nie było nowego procesora. Liczyłem, że wczoraj się pojawi też nowy iOS, już czekałem na niego z utęsknieniem, głównie przez te gówniane maseczki, z których musimy chodzić i to, że ciągle mnie ten telefon nie rozpoznaje i Face ID nie działa, a ma to zostać wyeliminowane przez nowy system na telefon i na zegarek, że jak mam zegarek aktywny, to wtedy będzie się telefon odblokowywał. Czekam na to, głównie. Dobra, tyle w takim, tak na szybkości, co mogłem wam powiedzieć. Napiszcie, co wam się najbardziej podobało, co kupujecie, czego nie kupujecie, w czym żeście się zawiedli, czym żeście się nie zawiedli. Liczę na wasze odczucia po tej konferencji. Pozdrawiam.